jadę zobaczyć do Powidza jednostkę, w której stacjonuje amerykańska armia. No kurde, podobno to jest amerykańska wioska ten Powidz, tam pełno kurde tych Amerykanów, podobno nawet swoje restauracje mają amerykańskie, no to jadę zobaczyć, jak to wygląda. Tu widzę, ktoś też się wypuścił na jakąś wycieczkę, dwie maszyny, kurde. Ale wiatr to dzisiaj tak wieje, że naprawdę nie wiedziałem, czy wyjeżdżać, kurde, bo mówię, może być nieciekawie. Wiatr wieje, ale słoneczko przebija, choć już gdzieś tam parę kropelek poczułem. No ciekawe, jak z tą pogodą, kurde. Troszeczkę się obawiam, bo no, przy takim wietrze to wiadomo, no, może w chwilę się zmienić ta pogoda, no ale trudno, nie? Z cukru nie jestem. Zobaczymy, jak to będzie. Spoko by było, jakby zostało tak jak teraz, trochę niech może sobie wiać, tylko najważniejsze, żeby kurde nie padał deszcz, nie? A ogólnie to jadę do tego Powidza przez Gniezno, żeby sobie trochę kilometrów zrobić, bo mógłbym jechać tam na Orchowo o wiele bliżej, no ale kurczę, tak to zrobię chociaż sobie z te 70 km, 80 km więcej, to... Let's go! A ogólnie podkrętka z tym Powidzem, żeby tam jechać, bo ostatnio tam z pracy byłem coś zawieźć do tej jednostki. No i tak sobie pomyślałem, że spokojnie było tam motocyklem pojechać. I taka wycieczka mała. Nie podobają mi się te chmury, na na na. Ta pogoda robi się nieciekawa, z każdej strony gdzieś kurcze ciemne chmurki się ukazują. Niedobrze. No i co, nie zdążyłem powiedzieć 2 km temu, że będzie padać i wjechałem teraz w to miejsce, gdzie tu musiało padać 5 minut temu, bo wszystko jeszcze mokre, na szczęście mnie ten deszcz nie dotknął. Musiałem stanąć na chwilę, bo coś tutaj nawigacja mi kurde szwankowała. Internet, nie wiem czy zasięgu nie było, ale się nie chciała wczytać. No ale już jest dziwne. Patrzę na te chmury, prawo, lewo, kurde, chyba tu będzie padać. Coraz bardziej żałuję, że wyjechałem. Nawigacja mnie tu wpierdzieliła w jakąś drogę gruntową, ja nie wiem co tutaj, kurde. Jeszcze jedzie jakaś panda. Dojechałem do jednostki wojskowej. Właśnie, kurde, tam w oddali widzę, że kasa lądowała przed chwilą. Oczywiście się spóźniłem, z moim szczęściem. No i wzdłuż jednostki teraz będę sobie jechał tam do tego miasta, powiedzianie. A teraz ogólnie jadę wzdłuż płotu, bo no, spoko jest to, że wokół całej jednostki idzie taka droga i w środku, że tak powiem, i na zewnątrz, i można sobie to objechać dookoła. Chyba, mam nadzieję, no już jakiś czas jadę i cały czas już kurczę skręciłem w prawo, w lewo, w prawo i tu cały czas idzie ta droga, więc ona chyba dookoła jednostki jest, no nie wiem, tak mi się bynajmniej wydaje. No zaraz zobaczę, gdzie to kurde prowadzi, tu jakiś skręt, no też, a tu ślady jakieś widać, że ktoś tu upalał coś, jakieś kurde krosikiem czy coś. No zobaczymy, gdzie ta droga doprowadzi, nie? Ogólnie tam wcześniej to było widać jakieś hangary, jakąś tam halę, jakieś budynki takie kurde techniczne, czy tam jakieś kurde, nie wiem, coś takiego, widać jakieś tam maszyny w środku stały. O, tu cały czas kurde ten płot się ciągnie, tu widzę jakiś skręt w prawo, tam dalej chyba widać. Chyba się kończy, no gdzieś tam w prawo, a droga idzie prosto, no zobaczymy kurde, gdzie to dojadę. No, po chwili też wyjechałem, jadę wzdłuż płotu, a tam widzę, kurde, między drzewami jakieś budynki znowu się przebijają. Tu jakieś błoto, kurde. No, jakieś budynki tam widać wojskowe, coś tam, kurcze jest, nie? Tu ogólnie blisko pas startowy za chwilę. Nie wiem, czy będzie widać, czy nie, ale tą wieżę będzie widać. O, tu widać teraz ładnie.
jakieś budynki, kurde, nie wiem co to jest. To jakieś anteny takie wysokie. Cholera wie, nie? Ciekawe. Tu już widzę, że się droga zaczyna normalna, to chyba blisko już tego Powidza jestem. Ale kurde wieje! Masakra, nie? Kurde, kropić zaczyna, chyba lujnie zaraz. No a tutaj ogólnie na wprost ten płot niebieski, co widać, to już też jest jednostka wojskowa, to tam było lotnisko, a tutaj oni stacjonują ogólnie, o widać, tu jakieś hamery stoją, jakieś ciężarówki, coś. Kurde, spoko, nie? Jakby ktoś chciał zobaczyć amerykańskie samochody wojskowe, czy jakieś tam hamery, czy tego tam różnego rodzaju sprzęty amerykańskie, to można sobie tutaj zobaczyć, nie? Wzdłuż płotu stoją zaparkowane, kurde. Baza 3-3. W ogóle, kurde, jakieś restauracje amerykańskie. No, kurde, tu by coś zjadł dobrego pewnie, nie? Jakiegoś burgera wypasionego, ale ja nie mogę, bo w domu spaghetti na mnie czeka. Kurde, dobrze, że ta stacja paliw była i myjnia, bo chociaż się schowałem na chwilę, tak lało tam, chmury jeszcze idą ciemne. Kurde, powoli będę musiał spierdzielać w stronę chaty, bo normalnie możemy jakaś burza jeszcze spotkać, a tego bym, kurde, nie chciał, wiadomo, nie? Jadą tam jakieś sprzęty. Muszę tu kiedyś jeszcze przyjechać z moją kobitką albo z chłopakami na motorkach, żeby coś zjeść po prostu na obiad, bo te knajpy wyglądały spoko, nie? A gdzieś tam jeziorko widzę gdzieś tam na horyzoncie mi tam wyskakuje. O, a tam ogólnie piękna, czysta woda jest, nie? Ale tutaj też fuks, naprawdę, bo tutaj chwilę temu lało, bo wszystko jest mokre, a mnie tam parę kropelek tylko dotknęło, nie? Także nie jest źle, maszyna będzie cała brudna, ale kurde, ja nie będę może mokry, nie? Ale w sumie na tej tylnej oponie to pierwszy raz jadę, kurde, po deszczu i powiem szczerze, że ona się całkiem spoko klei, jak, kurde, no na takie warunki, nie? Myślałem, że będzie gorzej, a ona naprawdę spoko. Kufry puste, pasażera nie ma, opona się spoko klei, nie? Także, kurde, jestem z niej zadowolony. A wczoraj wieczorem pytałem chłopaków, jedziecie ze mną się karnąć gdzieś tam z 200 km do Powidza czy gdzieś? Nie, bo pogoda będzie lipa, nie? I powiem szczerze, że tu trochę deszczu mnie spotkało, jest zimno, no ale kurde, dla mnie to tam nie ma wymówki, nie, jedynie są złe ciuchy, kurde, trzeba zapierdzielać i tyle, nie? Kurde, na tym odcinku tylko, żeby żadna sarna nie wybiegła, tak często tu biegają, że naprawdę, nie, tu to strach zapierdzielać latem, nocami to już w ogóle. Ale się, kurcze, chłodno zrobiło, słońca nie ma, to no zimno jest, jeszcze padało. Sprzęt cały brudny, chociaż będzie co robić, będę czyścił maszynę. Kurde, zjeżdżaj gościu, trzeba zadupcać, bo zaraz będzie lało. O, tam jakaś grupa motocyklistów stała przy stacji, znaczy przy, nie przy stacji, tylko kurde przy tej restauracji kogucik, ale tam z przodu idzie chmura, ja pierdolę. Ale tu widać musiało chwilę temu padać, bo ulica jest jeszcze mokra, kurde, nie? Może ta chmura przeszła dopiero. Ale jak na taką pogodę, to dzisiaj naprawdę bardzo dużo motocyklistów jeździ. No ja dzisiaj tyle motocyklistów mijałem, że to masakra, nie? No kurde, w szoku jestem, że przy takiej pogodzie tyle osób wyjechało. Ale tam kurwa chmura z przodu idzie, nie? Masakra. Nie no kurwa, spoko, nie? 10 km do domu, a tu zaczął deszcz napierdalać. Szok, normalnie brak słów. Jeszcze kurwa teraz tak grad mocno wali, że to ja pierdolę, masakra. Kurwa, mogłem stanąć na tej stacji, zaczekać, tam ci motocykliści stali. Ja pierdzielę, masakra, nie? Cały kurde jestem mokry.
Normalnie rzeka na ulicy. Ale kur... grat napierdzielał. Tego się nie spodziewałem. Masakra, zjeżdżam. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cały mokry jestem. Marka, elo.